Proszę Państwa, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby zaprotestować przeciwko podatkowi dochodowemu. Kiedy w XVIII wieku w Anglii wprowadzono podatek dochodowy, był on przeznaczony na wojnę z Francją. Po zakończonej wojnie podatek został zniesiony, a w Izbie Gmin argumentowano to, że jest to podatek obrzydliwy, obrzydliwy na tyle, że żadne cywilizowane państwo nie powinno go stosować. W 1913 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono podatek dochodowy od 3000 dolarów, a była to kwota zawrotna jak na tamte czasy, podatnik miał zapłacić 1%. Powtarzam, 1%. Przedtem w 1908 roku wprowadzono poprawkę, 16. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która umożliwiała wprowadzenie podatku dochodowego. Czym jest podatek dochodowy? Podatek dochodowy to przede wszystkim ingerencja w naszą własność, w naszą rodzinę, w nasze prywatne sprawy. Jeżeli dwójka ludzi, z których jeden po prostu leży sobie i ogląda telewizję, a drugi w tym czasie pracuje po to, żeby zabezpieczyć byt swojej rodzinie, to proszę Państwa, ten, który leży i ogląda telewizję, nie zapłaci nic. A ten, który pracuje, uczciwie pracuje i zarabia, musi zapłacić podatek dochodowy. Proszę Państwa, w Polsce z tytułu podatku dochodowego państwo uzyskuje około 40 miliardów złotych. Z tego część, około 30, a niektórzy mówią 40%, to są pieniądze, które są podatkiem od podatku, ponieważ pieniądze są wypłacane budżetówce, emerytom i rencistom, pielęgniarkom i urzędnikom. Jest to zupełnie bezsensowne. Proszę Państwa, w Polsce kwotę wolną od podatku to jest 3091 zł, czyli ci, którzy zarabiają powyżej 300 zł w tym kraju, muszą już płacić podatek. Jest to karygodne, bo nasza najniższa kwota, najniższa w Europie, kwota wolna od podatku powoduje, że najbiedniejsi ludzie, ci nawet, którzy żyją poniżej minimum egzystencji, muszą płacić ten podatek. Proszę Państwa, a co my proponujemy? My proponujemy, żeby podatki były proste, ujednolicone. Te tysiące urzędników, którzy pracują przy podatkach dochodowych, a szacuje się, że jest to około 80% pracy w urzędach skarbowych, powinni przejść do tego, żeby uszczelnić VAT, wyegzekwować go, a w ogóle to VAT trzeba po prostu uprościć. Nie wiem, ile to miałoby być procent. Wyliczenia są różne. Niektórzy mówią 3 razy po 15. Ja uważam, że ten podatek powinien być skalkulowany i wprowadzony. Jeżeli jest za wysoki, to obniżony. Jeżeli jest za niski, to podwyższony. Proszę Państwa, od wielu lat prowadzimy akcje przed urzędami skarbowymi przeciwko temu podatkowi. Dołącza do nas coraz więcej rozsądnych ludzi. W tym roku Kongres Nowej Prawicy i Narodowcy RP tutaj dzisiaj we Wrocławiu, a w Krakowie kilka różnych ugrupowań zebrało się, żeby protestować. Dzisiaj tymi białymi kosami. Dlaczego białe? Bo taką kosę nosi śmierć. I
Dla nas powinna to być śmierć dla PiTów w Polsce. Zapraszam tutaj narodowców RP do posiekania tego PiTu, w którym, jak Państwo widzicie, w gwiazdach Unii Europejskiej umieściliśmy sierpni młot, bo jest to bardzo symboliczne, bo musicie Państwo wiedzieć, że jednym z punktów manifestu komunistycznego w XIX wieku było wprowadzenie progresywnego podatku dochodowego. Panie Adamie, do dzieła. Brawo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy w naszym kraju doczekamy się niskich i prostych podatków. To więcej pieniędzy w Twojej kieszeni imieniu polityków. Proszę Państwa, jeszcze znamienna rzecz. Oddając nasze pieniądze urzędnikom, dostajemy coś za to. Dostajemy najdroższe stadiony w Europie, dostajemy najdroższe autostrady w Europie, ale także politycy urządzają nam wystawy moczu znanego artysty zachodu. My za to płacimy. Ale to, co ostatnio się dzieje, to też jest geneza tego, że oddaliśmy nasze pieniądze. A chcę tu powiedzieć o imigrantach. Proszę Państwa, oddaliśmy nasze pieniądze biurokratom w Unii Europejskiej i oddajemy w Polsce. I to oni nam ufundują sąsiadów, miliony sąsiadów tych, którzy nie chcemy. Proszę Państwa, przyjmowanie ludzi, imigrantów jest normalną rzeczą, ale powinno się to dziać na takich zasadach. To Państwo macie swoje pieniądze, zapraszacie na własną odpowiedzialność człowieka, bierzecie też odpowiedzialność za jego wybryki, a Państwo nie powinno się do tego mieszać. Mamy apele do polityków. Nie wpitalajcie się w nasze życie. Proszę Państwa, PiT to kit. Dziękuję bardzo.